Serdecznie witam Państwa na moim kanale Filmy Kulinarne. Dzisiaj surówka troszkę egzotyczna z białej rzepy. Zapraszam Państwa na film. Życzę smacznego. Składniki na trochę egzotyczną surówkę z białej rzepy. Biała rzepa, 1 sztuka, 1 jabłko, około 5 deko rodzynek, majonez, najlepszy własny robiony, ewentualnie gęsty kefir, jogurt lub gęsta śmietana, pieprz biały, czarny, sól do smaku. Z narzędzi będziemy potrzebować tarkę do jarzyn i obieraczkę. Umyte, obrane jabłko ścieramy na grubszej tarce. Ścieramy także na tarce naszą białą rzepę obraną, umytą. Możemy albo zetrzeć na tym grubym, albo na cienkim. I ścieramy. Do utartego jabłka i rzepy dodajemy majonez, rodzynki nienamoczone. Ważne jest, żeby były nienamoczone, po prostu ściągną nadmiar soku. Troszkę soli, troszkę pieprzu. I jak wymieszamy, to spróbujemy, czy tam smak odpowiada. Gotową, popróbowaną naszą surówkę z białej rzepy dekorujemy na przykład kolorową, świeżą papryką. Życzę Państwu smacznego, dziękuję za uwagę i zapraszam na inne moje filmy kulinarne.